Witam Państwa. Na tym filmiku wytłumaczę, jak wykonać kolejny ściek. Jest to ściek, który przypomina nieco fale, takie ażurowe fale. Bardzo ładnie on nadaje się na przykład do wykonywania różnego rodzaju poszewek na poduszki. Bardzo ładnie się prezentuje, szczególnie kiedy jest wykonany różnymi kolorami włóczek, ale może być również taki ściek wykorzystany do wykonania pięknego komina albo szalika na zimę. Również bardzo ładnie się prezentuje. Ja zrobię przykładową liczbę oczek, tak żeby dokładnie wytłumaczyć, jak wykonuje się ten ściek. Zrobię 53 oczka łańcuszka, najpierw pętelka, potem oczka łańcuszka. Właśnie. Także robię 53 oczka łańcuszka i mam nadzieję, że ten filmik wytłumaczy, pokaże Paniom, jak wykonywać właśnie ten ściek. A już później, co Panie wymyślą tym ściegiem, to już oczywiście tylko wyobraźnia. A więc pauza i wykonam 53 oczka łańcuszka. Wykonałam łańcuszek. Mój łańcuszek ma akurat 53 oczka. Z tym, że jeżeli chcą Panie wykonać na przykład kocyk tym ściegiem czy poduszkę, muszą Panie wziąć pod uwagę, że jeden motyw to 16 oczek. Do tego jeszcze trzeba dodać dwa początkowe oczka łańcuszka. Natomiast jeszcze są trzy oczka zwrotne jako pierwszy słupek, więc już 5 oczek dodatkowo trzeba dodać. Po wykonaniu tych wielu szesnastek, trzeba dodać jeszcze 5 oczek łańcuszka. Mam nadzieję, że jest to w miarę zrozumiałe. A my zabieramy się za następny rząd. Wykonałam ten łańcuszek. Odliczam 4 oczka na naszym łańcuszku. Raz, dwa, 3, 4 i właśnie w tym czwartym oczku na szydełku robię narzut, a w czwartym oczku wbijam szydełko i wykonuję jeden słupek. I do końca rzędu proszę wykonać w każdym oczku jeden słupek. W każdym oczku jeden słupek i tak będzie się zaczynał każdy rząd tego. Tak będzie się zaczynała każda robótka tym ściegiem, niezależnie czy to kocyk, czy poduszka. Ja zrobię pauzę na dokończenie. Rząd półsłupków zrobiony. Teraz odwracamy nasz paseczek i będziemy wykonywać już wzór, ażurowy wzór fali. Zaczynamy od wykonania jednego oczka łańcuszka i szydełko wbijamy bez narzutu, bez narzucenia żadnego. Szydełko wbijamy jeszcze w to samo oczko, gdzie zrobiliśmy to pierwsze oczko. Czyli w to pierwsze oczko wbijamy szydełko i robimy jeden półsłupek. Półsłupek bez narzutu. Teraz proszę zrobić jedno oczko łańcuszka. Szydełko wbijamy w drugie oczko od tego półsłupka, czyli odliczamy. Raz, dwa i właśnie w to drugie oczko wbijamy szydełko i tutaj również robimy półsłupek, półsłupek bez narzutu. Czyli wykonany półsłupek, oczko, półsłupek. Dalej proszę zrobić jedno oczko łańcuszka. Tym razem narzut. Znów odliczamy dwa oczka na naszym paseczku, czyli raz, dwa. Tutaj wbijamy szydełko i robimy również półsłupek, tyle że jest on już z narzutem. Półsłupki z narzutem, proszę zobaczyć, to jest półsłupek z narzutem, jest większy od półsłupka bez narzutu. Następnie wykonujemy znów jedno oczko łańcuszka,
narzut, odliczamy znów dwa oczka, raz, dwa, tutaj wbijamy szydełko i wykonujemy jeden słupek. Przepraszam, nie zrobiłam jednego oczka łańcuszka za tym słupkiem, czyli tak, pół słupek jest zrobiony, tak? Nie zrobiłam, czy zrobiłam? Zrobiłam, pomyłka moja. Jest oczko łańcuszka i słupek. Czyli jeszcze raz od początku, żeby nam się nic nie pomieszało. Pół słupek, oczko, pół słupek. Tu są bez narzutu pół słupki. Oczko, półsłupek z narzutem, oczko, słupek, dalej robimy oczko łańcuszka, tym razem robimy dwa narzuty na szydełku, znów odliczamy dwa oczka na naszym paseczku, tutaj wbijamy szydełko w to drugie i robimy podwójny słupek, również pokazywałam na jednym z filmików. Robię powolutku. Jeżeli jest to zupełnie obcy ściek dla Pań, to mogą sobie Panie odświeżyć właśnie tym filmikiem. Podwójne słupki. Dalej wykonujemy znów jedno oczko łańcuszka. Znów dwa narzuty. Znów odliczamy na naszym paseczku dwa oczka łańcuszka i właśnie w to drugie oczko wbijamy szydełko i tu również wykonujemy podwójny słupek. Czyli proszę zobaczyć, już powstaje nam taka fala, ona idzie do góry. Teraz natomiast będziemy zmniejszać tą falę, robimy jedno oczko łańcuszka, narzut, odliczamy znów dwa oczka, w drugim wbijamy szydełko i tutaj robimy jeden słupek. Był jeden narzut, a więc tylko jeden słupek. Dalej, jedno oczko łańcuszka, również narzut. Odliczamy dwa oczka tutaj, w drugie wbijamy szydełko i proszę zrobić pół słupek, ale z narzutem. Pół słupek z narzutem. Dalej, jedno oczko łańcuszka, odliczamy dwa oczka tutaj i od razu wbijamy szydełko w to drugie oczko bez narzutu. Nie narzucamy. Wbijamy szydełko i robimy półsłupek bez narzutu. Dalej jedno oczko łańcuszka, odliczamy znów dwa oczka i znów w drugim wbijamy szydełko i robimy półsłupek bez narzutu. I proszę zobaczyć, tak wygląda nasz wzór. Robi się taka fala. Tutaj dalej już będziemy powtarzać do samego końca tą właśnie falę. Tu są dwa półsłupki bez narzutu, identycznie jak były na początku. A więc teraz proszę wykonywać do samego końca od momentu właśnie za półsłupkami bez narzutu. Czyli był tutaj już półsłupek z narzutem, dalej słupek, podwójne słupki, znów słupek, półsłupek z narzutem i dwa bez narzutu. Czyli teraz jeszcze raz, jeszcze tak krótko wspomnę. Za tymi półsłupkami bez narzutu robimy jedno oczko łańcuszka, ponieważ każdy element jest oddzielony jednym oczkiem łańcuszka. Jedno oczko łańcuszka, narzut, tutaj dwa oczka odliczamy, w drugie wbijamy szydełko i dalej. Za półsłupkami bez narzutu był półsłupek z narzutem, więc tutaj również wykonujemy półsłupek z narzutem.
Za półsłupkiem z narzutem był słupek i tutaj dalej wykonujemy w ten sposób. Ten ściek powtarzamy do samego końca. A więc pauza i ja dokończę ten rząd. Wykonałam do końca rzędu tą falę. Proszę zobaczyć, że ten odcinek powtarza się do samego końca. Ten, który pokazywałam. Jeżeli trudno Panią zapamiętać, proszę cofać filmik i jeszcze raz wysłuchiwać, żeby to dobrze pojąć. Następny rząd będzie bardzo prosty, ponieważ będzie powtórzeniem tego drugiego, który pokazywałam teraz. A więc odwracamy robótkę. Również zaczynamy od jednego oczka łańcuszka. Również zaczynamy, skoro tu był półsłupek, w tym pierwszym oczku, tutaj również wbijam szydełko, nie robię narzutu, bo to był półsłupek bez narzutu. Wbijam szydełko w to pierwsze oczko i robię półsłupek. I teraz proszę patrzeć, jak wygląda ten rząd poniżej, ponieważ my będziemy w tym trzecim rzędzie powtarzać, zupełnie powtarzać ten sam schemat, czyli tutaj mam dalej jedno oczko łańcuszka, dalej mam półsłupek bez narzutu, więc wbijam w niego szydełko i robię półsłupek bez narzutu. Po prostu powtarzam ten rząd poniżej. Dalej mam oczko łańcuszka, dalej mam półsłupek z narzutem, więc robię narzut i szydełko wbijam właśnie w oczko tego półsłupka i tutaj również wykonuję, momencik, wbiłam oczko łańcuszka, a nie w półsłupek, no właśnie, i tutaj również wbijam szydełko i robię półsłupek z narzutem. Dalej proszę zobaczyć, był słupek, więc robię jedno oczko łańcuszka, narzut i na słupku słupek. Dalej mam podwójne słupki, więc wykonuję dwa narzuty, wbijam szydełko w ten podwójny słupek i na podwójnym słupku również wykonuję podwójny słupek. Dalej oczko łańcuszka, znów mamy podwójny słupek, więc znów wbijam szydełko w ten podwójny słupek i na podwójnym słupku również w tym trzecim rzędzie wykonujemy podwójny słupek. Powtarzamy ten rząd po prostu. Dalej jedno oczko łańcuszka. Tutaj jest słupek, więc robię narzut. I na słupku robię słupek. Wbijam szydełko i robię słupek. Dalej jedno oczko łańcuszka. Tu jest półsłupek z narzutem. Więc wykonuję półsłupek z narzutem, wbijając szydełko właśnie o, w ten półsłupek. Dalej mam dwa półsłupki bez narzutu, więc jedno oczko łańcuszka, wbijam szydełko w ten półsłupek i wykonuję półsłupek bez narzutu. Dalej jedno oczko łańcuszka i znów wbijam szydełko w półsłupek bez narzutu, ponieważ jest on tutaj po drodze. I tak proszę powtórzyć ten cały rząd. Cały rząd powtarzamy identycznie do samego końca. Pauza. Rząd trzeci skończony. Jest on powtórzeniem rzędu drugiego. Dalej rząd czwarty i piąty. Odwracamy szydełko. Rząd czwarty i piąty będzie wyglądał identycznie. Będą to same słupki. Jak wykonujemy takie słupki? Mam już odwróconą na drugą stronę robótkę. Zawsze taki rząd słupków, a więc ten rząd czwarty i piąty, wykonujemy od trzech oczek łańcuszka, taki początkowy słupek, narzut i w każdym następnym oczku, czyli ten pierwszy jest przyporządkowany do pierwszego i wbijamy szydełko w drugie oczko i robimy słupek. Narzut i w następnym oczku znów słupek. W każdym oczku, nawet w tych oczkach łańcuszka,
wbijamy szydełko i robimy w każdym oczku słupek. Tak wykonujemy ten rząd czwarty do samego końca, ale tak również wykonujemy rząd piąty. Dwa obok siebie rzędy słupków, z tym, że taka moja podpowiedź, jeżeli chcą Państwo zmieniać kolor, to proszę zrobić do rzędu czwartego, czyli do tego, który teraz robimy, do samego końca tym samym kolorem, a kolor zmienić już w rzędzie piątym, żeby następny rząd słupków już wyraźnie się odróżniał. Wtedy będą takie fajne sekwencje, które widać na zdjęciu początkowym. A więc wykonujemy ten rząd czwarty do samego końca słupkami, rząd piąty, przy czym można zmienić kolor. I zrobię pauzę na wykonanie właśnie tego. Skończyłam rząd piąty i właśnie zmieniłam w nim kolor. Zaczynam rząd szósty i tu również rząd szósty i rząd siódmy będzie wyglądał identycznie, a więc szósty i siódmy wyglądają identycznie. Ja pokażę teraz, jak zacząć rząd szósty. Rząd szósty będzie wyglądał troszkę nietypowo, ponieważ będziemy zaczynać, powiedzmy, niejako od połowy tej fali ażurowej. Będziemy robić teraz falę, ale nie zaczynamy od początku, tak jak tutaj, tylko od połowy fali. Jak to się robi? Najpierw proszę zrobić 6 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć oczek łańcuszka. Teraz robimy narzut, a raczej dwa narzuty. Robimy dwa narzuty. Odliczamy na naszym paseczku tutaj dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa. To drugie oczko wbijamy szydełko i robimy podwójny słupek. Tutaj właśnie robimy podwójny słupek, bo tak jak mówiłam, ten rząd będzie się zaczynał tak jakby od połowy tej fali tutaj poniżej. Następnie jedno oczko łańcuszka, narzut, znów dwa oczka odliczamy, w drugie wbijam szydełko i tym razem robię słupek, bo zawsze za podwójnymi słupkami jest jeden słupek, jeden zwykły słupek. Następnie oczko łańcuszka, znów narzut, znów dwa oczka tutaj odliczam, wbijam szydełko i za słupkiem zawsze był półsłupek z narzutem, a więc wykonuję półsłupek z narzutem. Jedno oczko łańcuszka, odliczam dwa oczka i teraz za półsłupkiem z narzutem proszę zrobić, wbić szydełko i zrobić półsłupek bez narzutu. Dalej jedno oczko łańcuszka, znów odliczamy dwa oczka, wbijam szydełko i tutaj drugi półsłupek bez narzutu. I tak w ten sposób wykonujemy naszą falę. Proszę zobaczyć, że ona tutaj zaczęła się tak jakby od środka i również ona, o właśnie, i również ona skończy się na środku fali. Tutaj. Skończy się tutaj w tym rzędzie, zacznie od środka fali i skończy na środku fali. I tutaj już przerabiamy naszą falę normalnie, tak jak w tym rzędzie, który już robiliśmy. Czyli za półsłupkiem bez narzutu, półsłupek z narzutem, słupek, dwa słupki podwójne i tak dalej, do końca rzędu. I skończyć powinno się właśnie na połowie fali. Proszę wykonać w ten sposób ten rząd, ten szósty i identyczny sposób rząd siódmy. Tak jak robiliśmy tutaj rząd drugi i trzeci identycznie, tak proszę zrobić rząd szósty i siódmy identycznie. A więc pauza na wykonanie tego.
prawie skończyłam rząd siódmy. Tutaj jest taki moment przed ostatnim podwójnym słupku. Zrobiłam właśnie przedostatni podwójny słupek. Dalej trzeba zrobić jedno oczko łańcuszka i znów podwójny słupek na samym końcu, ponieważ tutaj był łańcuszek, który imitował podwójny słupek. I tak za bardzo może się paniom wydawać, że nie ma za bardzo gdzie to wbić szydełka. I teraz wytłumaczę, gdzie wbić to szydełko. Odliczamy na tym łańcuszku od góry, odliczamy dwa oczka łańcuszka, czyli raz, dwa. I właśnie w to drugie oczko wbijamy szydełko i tutaj robimy podwójny, ostatni podwójny słupek. O! Skończyłam właśnie rząd siódmy. Proszę zobaczyć, ten rząd siódmy i szósty są identycznie. Identyczne robimy. Fale właśnie zaczęły się robić w tych rzędach od połowy i skończyły również na połowie. Dalej będziemy wykonywać, odwracamy robótkę i będziemy wykonywać same słupki. Rząd samych słupków i to nawet nie jeden rząd, tylko dwa rzędy, tak jak tu. Teraz będziemy wykonywać rząd słupków, czyli rząd ósmy. Rząd dziewiąty to również będą same słupki. Z tym, że w rzędzie dziesiątym można już zmienić kolor. Tak jak tutaj, żeby ładnie te rzędy słupków były oddzielone od siebie, tak można zmienić kolor w rzędzie dziewiątym. A więc zawsze te rzędy słupków zaczynamy od trzech oczek łańcuszka i po kolei w każdym oczku robimy jeden słupek, jeden zwykły słupek. W każdym oczku, na każdym słupku, czy półsłupku, czy podwójnym słupku wbijamy szydełko w niego i robimy jeden słupek. I tak wykonujemy właśnie ten rząd i następny, a potem będziemy już powtarzać ten wzór, z tym, że wytłumaczę dalej, jak to robić. Pauza. Skończyłam rząd dziewiąty. Tak jak mówiłam, rząd ósmy i dziewiąty to jest rząd samych słupków, przy czym można zmienić w kolorze dziewiątym, można zmienić w rzędzie dziewiątym kolor, żeby znów ładnie się takie te sekwencje robiły. I teraz powinniśmy zaczynać rząd dziesiąty, z tym, że nie trzeba już tego tłumaczyć, ponieważ będzie już powtarzać się nasz wzór. Rząd dziesiąty wygląda identycznie jak rząd drugi, czyli tutaj ten ażur fali. Rząd jedenasty wygląda identycznie jak rząd trzeci. Rząd dwunasty jak rząd czwarty, rząd trzynasty jak rząd piąty i tak dalej, i tak dalej. Czyli powtórzenie rzędu od drugiego do dziewiątego już jest samo powtórzenie, także można sobie z powrotem wracać do tych rzędów i zmieniać w odpowiednim miejscu kolory lub nie. Myślę, że nawet taka szerokość oczek, taka szerokość przeze mnie wyliczona oczek łańcuszka na samym początku może być dobra na przykład na wykonanie szalika tym wzorem. Jest taka odpowiednia szerokość, także przy okazji mogą panie sobie tym wzorem, który ja pokazywałam na początku, bez żadnego dodatkowego wyliczania, zrobić szalik tym wzorem. Dziękuję za uwagę. Jeśli podobał się paniom ten filmik, to naciśnijcie łapkę w górę pod filmem. Bardzo dziękuję.